Cześć, z tej strony Maciek z firmy Mavcar, a przed Wami jeden z najbardziej pożądanych samochodów na rynku wtórnym, czyli Skoda Octavia drugiej generacji po liftingu. Mi osobiście ten lifting bardzo się podoba. To auto zyskało trochę na drapieżności, te reflektory są dość duże, ten przód naprawdę masywny. Wygląda bardziej masywny nawet niż w Passacie B7, a auto jest, no, jest klasy mniejszej, no bo to nie jest auto wielkości Passata, czyli tak bardziej pozycjonowane jest jako duży. Naprawdę jeden z największych kompaktów i najbardziej pojemnych. A co o Skodzie? Skoda jest z 2010 roku, silnikiem 1.6 TDI, czyli silnik już na common railu, ten cichszy silnik o dobrej opinii. I też z mocą wystarczającą według mnie, miałem silniki 1.9, 105 koni. Można praktycznie powiedzieć, że ten silnik został zastąpiony 1:1, tylko że jedzie się ten dużo przyjemniej. Nawet po mieście, gdzie ta prędkość nie osiągałem wysokich, gdy jeździłem tymi autami, przed 1.9 a 1.6, był już odczuwalnie dużo bardziej cichszy, a już nie mówiąc co na trasie, gdy ten silnik, no, kręca się na wysokie obroty. Coś jeszcze z wyposażenia Wam powiem, ma czujniki parkowania z tyłu, a i nie dodałem Wam jaki jest przebieg. Przebieg zbliża się do 234 tysięcy, czyli taki normalny przebieg w sumie jak na 12-letniego diesla. Autko jest z 2010 roku. Przy okazji mamy tutaj jeszcze czujnik światła zmierzchu oraz czujnik deszczu, bo jest to w standardzie. Reflektory szczewkowe, ale nie wiem czy wszystkie miały. Alusy 15. I chyba z takich cech zewnętrznych, oprócz przeciwdzielnych, to wszystko. I relingów. Coś jeszcze mogę Wam dodać. A, auto ma pełne koło zapasowe, co też coraz nowszych samochodach jest dosyć dużą rzadkością. Plus mamy dużo do niego serwisów, ale o tym zawsze opowiadam we wnętrzu. No i w środku też dosyć ciekawe wyposażenie. Auto jest bezwypadkowe. Zaczynam od książki serwisowej. Tutaj sobie rzucajcie okiem na wpisy. Tutaj jest niepodbite, ale jeszcze mam tutaj potwierdzenie na wymianę przedniej szyby przy 133 tysiącach. No i z książki to by było na tyle, ale jeszcze mam dwa dokumenty potwierdzające przebieg tego pojazdu. To jest oczywiście przegląd zagranicy ważny do marca 2023 i bardzo ważna rzecz, czyli karpas pojazdu. Tutaj macie całkowite potwierdzenie jego przebiegów, jak to wyglądało do marca 2022 roku. Widać, że przebiegi się zgadzają, więc to auto ma 100% oryginalny przebieg. A z takich ciekawostek mam jeszcze do niego fakturę sprzedaży. Nawet wygląda tak samo na tym tutaj obrazku jak na żywo, nawet ma takie same alusy. W 2010 roku takie auto kosztowało 17 300 euro, więc tam może później w filmie przejrzę ile, o ile samochody zdrożały od tego czasu. Dobrze, książkę mamy z głowy, przejdźmy sobie do wnętrza pojazdu. Tutaj boczek w bardzo ładnym stanie, to nie odstaje, wygląda dobrze, przyciski nie są zużyte. Tutaj przełącznik od regulacji lusterek, lusterka też podgrzewane, też fajnie to wygląda. Mamy oczywiście czujnik zmierzchu, ten włącznik też w bardzo dobrym stanie. Tutaj mamy gałkę od tempomatu, od regulacji, a tutaj też od automatyczne wycieraczki. Kierownica prezentuje się dobrze. Zaraz Wam to autko zapalę, żebyście widzieli przebieg sobie, no praktycznie auto ma 234 nalotu. Jeszcze w gratisie ktoś zostawił pół baku paliwa, a w tych czasach nie jest to takie sobie nic. Niestety paliwo jest bardzo drogie. Tutaj mamy klimatyzację automatyczną dwustrefową. Pokazuje nam jaka to jest mniej więcej temperatura, też możemy sobie zobaczyć ją na komputerze, który jest połączony razem z radiem. Mamy media, CD, info, fajna sprawa, dobrze to się prezentuje, tutaj ładnie to wymyślili w Skodzie. Tutaj środek, jeszcze wspomnę, że to auto nie miało pakietu dla palaczy, więc na pewno nie będzie w nim śmierdziało. W miejscu popielniczki mamy taki ładny wyścielony schowek i nawet nie ma tutaj w nim też zapalniczki, nie wiem czy to będzie widać, o teraz widać, jest tylko zaślepka wtyczki na 12 V, więc jak ktoś nie lubi dymu z papierosów, na pewno będzie zadowolony z tego pojazdu, że tak to wygląda. Tu mamy podłokietnik, też fajnie się prezentuje, niezużyty. Skoda też to ładnie wymyśliła, że te boczki nie są z takiego najgorszego plastiku, tylko tutaj są wyłożone wykładzinką i
według mnie dodaje troszeczkę takiemu temu auto takiego przyjemniejszego wnętrza. Tutaj jeszcze jest AUX i ogólnie klimatyzowany ten schowek. Tutaj sobie wyciągacie, czy ma lecieć zimne powietrze do niego, czy nie. Tyle, prosty taki bajer, a fajnie się sprawdza. No i pepiczki, jak to w Skodzie, w ich reklamach, że to jest taki po prostu dużo ciekawych, clever rozwiązań. Mają mnóstwo schowków. Tak, tutaj wam już schowki pokazałem, ale fajna sprawa, jeszcze mamy tutaj schoweczek, też pojemny. Tutaj kolejny, jeszcze jeden. No i to też fajne, tutaj pod ręką zawsze coś możemy sobie wrzucić. Niby nic, a zawsze się przydaje. Jeszcze wam pokażę kierownicę, bo też jest bardzo ładna. Nie jest pociachana ani nic z tych rzeczy. Prezentuje się naprawdę przyjemnie. Tam mamy schowek na dokumenty. Jeszcze fotel pasażera, też jest ładny. Fotel kierowcy będziecie widzieli na zdjęciach, ale tutaj ten boczek naprawdę też jest niewygnieciony. Bardzo sztywno się trzymają, musi jakaś szczupła osoba po prostu tym autem jeździć. I coś jeszcze chciałem wam powiedzieć, takich rzeczy, co fajnego robią tutaj Czesi, a inne marki tego nie robią. Tutaj jak mamy wejście na ISOFIX, nawet one są fajnie tutaj zamknięte takim suwakiem i nie brudzą nam po prostu się w środku, bo na przykład w Audi mamy taki plastik i wbija tu najstraszniej brudu, a Czesi jednak fajne rozwiązanie i pomyśleli. Tu jest podłokietnik, a tam jakiś schoweczek na kolejne rzeczy. No i jeszcze fajny bajer w bagażniku. Też roleta jest przemyślana. Naciskamy sobie tutaj. Roletka się nam schowa. Drugi raz, czy tam jeszcze raz pójdzie do końca. Siateczka, dwa schowki. A pod tym jeszcze miejsce na koło zapasowe. Cóż, wystarczy wrócić do środka i opowiem wam jeszcze o tych moich standardach, czyli o tym, że każde auto, które ode mnie kupujecie, możecie kupić z gwarancją do roku czasu. Pamiętajcie, że każdy samochód u mnie jest opłacony wraz z fakturą VAT marża lub VAT, więc nie dochodzą wam żadne dodatkowe koszty. No i przy okazji, jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu, zawsze mogę w rozsądnych pieniądzach dobyć go wam na lawecie, więc kolejne koszty z głowy. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je na przykład na YouTubie albo napiszcie mi maila. Jeżeli spodobał wam się ten film, możecie zasubskrybować kanał. Jeżeli na przykład szukacie jakiegoś jeszcze innego samochodu, bo na pewno będzie się pojawiać ich wiele, i zaglądajcie na mafkarotomoto.pl lub też na mafkarauta na Instagramie. Pozdrawiam!